Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kole Aiko Emil, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. Dzisiaj jesteśmy z moim kolegą Przemkiem, który tutaj ogarnia telefon, ponieważ jedziemy na wycieczkę rowerami miejskimi po Tokio i w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać, jak znaleźć taki rower miejski, jak go wypożyczyć, zarejestrować, jeśli nam się to uda, w ogóle uda, i gdzie można na nim pojechać, ile to kosztuje. Chyba tutaj, nie? No. Chyba szukamy tej rejestracji. Idziemy szukać tego biura do wypożyczania rowerów trochę na pałę. Nie bardzo wiemy, jak w ogóle ten system działa. Zobaczymy, jak trudne jest znalezienie i załatwienie sobie takiego roweru na jeden dzień w Tokio. Możliwe, że to będzie tutaj, w tym okienku Skybus Tokio. The station A09 is better for you. And you can get there. Dobra, słuchajcie. Spędziliśmy 10 minut rozmawiając z panem w tym okienku, żeby nam wytłumaczył, co w tym chodzi. Jest ten system tych rowerów Docomo City Bike. I to są rowery, które są dostępne prawie w całym Tokio. Można je wypożyczać. Tylko na przykład tutaj oni sprzedawali tylko jednodniowy taki pas. Trzeba mieć paszport, zapłacić 2160 jenów, żeby otrzymać tą kartę do wypożyczenia roweru. Normalnie to powinno kosztować 1500 bez tej karty. I podobno można to zrobić w takich kioskach, takich punktach, takich maszynach, gdzie można użyć do tego z tych kart Suica, tych kart prepaid do pociągu, więc my spróbujemy teraz znaleźć taki punkt. Tak wyglądają te rowerki. Mają ten? Baterię? Tak, to jest elektryczne w ogóle. Spróbujemy coś takiego dzisiaj wypożyczyć. Szukamy teraz tego kiosku do rejestracji tej karty Suica. Ok, znaleźliśmy sklep Docomo. Może tam się czegoś dowiemy i może tu jest ten kiosk. Ok, to jest ten automat. Patrzcie, to jest... Patrzcie na to, to jest instrukcja obsługi. Proszę bardzo. Bardzo wszystko intuicyjne, łatwo się połapać, co ile kosztuje, jak się w ogóle... Tutaj są, patrzcie, dwa rodzaje rejestracji. No nie, no, prościzna, po prostu prościzna. Ok, próbujemy purchase one day pass. Ok. Imię i nazwisko. Pisać numer telefonu. Dobra, dostałem SMS-em kod, który ma się teraz zarejestrować. Wszystko dobrze idzie. Ok, musimy ponownie przyłożyć teraz tutaj. I... Musisz doładować. It seems you have exceeded the credit. Retry your payment. Idziemy doładować nasze karty. Zabrakło nam kilkudziesięciu jenów. Ok, druga próba. Ok, coś się chyba udało. Teraz weźmiemy receipt. Receipt. I co ja mam zrobić z tym receipt? Press start on the bottle operation from the bicycle. Słuchajcie, sukces, udało się. Musimy teraz tylko znaleźć rower. Co to za pomysł w ogóle, żeby stacja rowerowa była w innym miejscu niż to, gdzie się rezerwuje? No jest blisko, ale okej, to trochę bez sensu. Da się też tam zarejestrować przez aplikację. Tego nie próbowaliśmy jeszcze, bo chcieliśmy zobaczyć, jak działa na kartę. Tak, rejestracja jednodniowa, czyli jak ktoś tu przyjeżdża na wycieczkę, ale z drugiej strony trzeba podać numer telefonu. Czyli pewnie z zagranicznym numerem telefonu to nie będzie działało. Więc kłopot, no trochę kłopotliwe to może być dla turysty. Dobra, sukces, znaleźliśmy rowery, jest ich całkiem sporo, obawialiśmy, że ich nie będzie, ale najwyraźniej nikt nie wie, jak to w ogóle obsługiwać. Zajęło nam to prawie godzinę, żeby się ogarnąć z tym. Zobaczymy, czy uda nam się je wypożyczyć teraz. Tak wygląda stacja rowerów. Ok, to wygląda na to, że musimy tylko wcisnąć start i przyłożyć tutaj naszą kartę, tą Suica, na której już się zarejestrowaliśmy na dzisiaj. No i co? Przemek, dawaj, wciśnij start. Coś się rejestruje. Działa. Gratulacje, udało się. Ciężki jest? Ale ciężki. To wsiadamy na rowery. Dzisiaj z Przemkiem jedziemy na Odaibę. Porobimy trochę zdjęć. Trasa dzisiejszej wycieczki będzie dostępna na dole w opisie na Traveler Share Map. Jest to aplikacja do dzielenia się mapami z podróży. Więc jeśli chcecie zobaczyć, gdzie dzisiaj byliśmy, to kliknijcie tam na dole w opisie w link. No właśnie nie wiem, jak powinniśmy na tym jeździć. Będziemy tak jak auta. Dobre pytanie. Generalnie w Japonii jest dość bezpiecznie na ulicy i można jeździć swoim rowerem, ale... Może wiesz, że te korki nie teraz. No właśnie, teraz są korki, więc będziemy jechali częściowo po chodniku, częściowo po ulicy, wydaje mi się. Keep me on my feet, I'll move to the beat, my favorite song. Keep it on repeat.
Please don't let it fade. Just say you want. Tu mają niezłą kawę. Recenzja rowerów. Jak ci się podobają te rowerki? No, ładnie się pedałuje. Odpalałeś? Przyszuszki wchodzą miękko. Odpalałeś tryb elektryczny? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ciekawe jak daje. Na razie tu jest za dużo ludzi, żeby odpalić to. To Ryba Coffee przy Ginza. Świetna kawa, za 101 w cały kubeczek, co nie? Lepsze niż Starbucksy. I to są codziennie różne gatunki, zawsze coś innego. Dobra, przejedziemy się teraz chwileczkę po Ginza, bo jest tu kilka fajnych miejsc, które warto odwiedzić. Tutaj jest dom towarowy Ginza Six, on powstał stosunkowo niedawno. Znany jest z tego, że na górze jest świetny taras widokowy, jest ogród. Sam jest bardzo ładny widok na Tokio, na okolice widać Tokyo Skytree, widać Tokyo Tower. Więc często zabieram tam gości z Polski w trakcie wycieczek, które oprowadzam po Tokio. Polecam. A jak przyjdziecie tutaj w niedzielę, to ta ulica jest zamknięta dla samochodów i możecie sobie pospacerować, porobić świetne też zdjęcia, szczególnie wieczorem, jak tutaj wszystko jest rozświetlone. Naprawdę jest ten taki klimat tokijski. O, i czasem fajne fury przejeżdżają. Lambo. Kolejna świetna miejscówka, która jest bardzo popularna wśród turystów z Polski, to sklep z kitkami. To sklep z kitkatami? Kitkatami? Kitkatami. Z kitkatami w limitowanych japońskich edycjach. Jak pewnie wiecie, w Japonii jest kilkadziesiąt różnych smaków kitkatów i wielką atrakcją jest poszukiwanie różnych unikalnych, limitowanych edycji. I słuchajcie, w tym sklepie znajdziecie między innymi wystawę z różnymi smakami, jakie były historycznie, oraz jest cała masa unikalnych KitKatów, których nigdzie indziej nie kupicie, więc jeśli szukacie jakiegoś unikalnego prezentu, na przykład takiego zestawiku różnych smaków KitKatów, to możecie tutaj na Ginza się zaopatrzyć. A to jest chyba mój ulubiony KitKat o smaku sake, natomiast ten to jest nowy o smaku umeshu. One zawierają alkohol, więc dzieciom nie dawajcie. A tutaj już kultowy KitKat o smaku matcha, Uji Matcha z Kyoto. Kolejnym popularnym miejscem w Ginza jest oczywiście Kabukiza, czyli Teatr Kabuki. Jest to jeden z trzech tradycyjnych japońskich teatrów Kabuki. Bardzo ładny, z niezwykle ekspresywną grą, pięknymi strojami. I tutaj w Tokio, w Ginzie, możecie pójść na spektakl. Nie jest to strasznie nawet drogie. Można przyjść na jeden akt. Tu jest rozpiska, za mniej więcej 1200-1000 jenów, widzicie, za takie kwoty, do 2000 jenów można przyjść, zobaczyć jeden akt sztuki Teatru Kabuki. Zaledwie jakieś 500 metrów od Kabukidza jest targ rybny Tsukiji. Jest to ten legendarny targ, gdzie możecie zjeść najlepsze sushi w Tokio. Wciąż jest otwarty, nie jest zamknięty, jedynie aukcja tuńczyków i część restauracji sklepu została przeniesiona do... Dzień dobry. Siema. Pozdrawiam Polskę. Część sklepu została przeniesiona do Toyosu na Odaibie. Dzisiaj też się tam pewnie wybierzemy, więc polecam najlepsze sushi. My jedziemy dalej, bo tam na rowerze to nie powinniśmy wjeżdżać. Zostawcie gdzieś rower obok. Kolejne miejsce, które warto odwiedzić tuż obok Ginzy, to Nakagin Capsule Tower. Ta unikalna budowla powstała w 1971 roku i był to pierwszy budynek na świecie zbudowany za pomocą takich modułów kapsułowych. Można je ze sobą łączyć, to jest naprawdę niezwykła budowla. Ona już troszeczkę się rozpada, ale wciąż tam mieszkają ludzie, są także biura różnych firm i da się odwiedzić te kapsułki. Są wycieczki, sprawdźcie na ich stronie, są oficjalne wycieczki, tylko chyba tam nie można filmować, więc ja nigdy się nie wybrałem tam w sumie na wycieczkę. Robiłem przerwę na fotki przed Nakagin Tower. Tak w ogóle to Przemek jest fotografem, zajrzyjcie na niego na Instagrama po różne fajne zdjęcia. Mieszka już 15 lat w Tokio, ma sporo różnych ciekawych historii. Później na Odaibie nagramy wywiad, który wrzucę na YouTube'a, a także
chce założyć swojego podcasta. I to prawdopodobnie będzie pierwszy podcast właśnie z tej serii. To będą rozmowy z Polakami, którzy mieszkają i pracują w Japonii. Mam nadzieję, że się Wam to przyda do czegoś i dowiecie się czegoś na temat życia i pracy w tym kraju. Jesteśmy już pod Rainbow Bridge, czyli mostem prowadzącym na Odaibę i my już wiemy, że nie da się po nim przejechać na rowerze. Możemy przejść z nim na drugą stronę, czyli będziemy musieli zejść z roweru i poprowadzić rower na drugą stronę. Więc spróbujemy znaleźć wejście i zobaczymy, czy nam się uda przejść na Odaibę. Dobra, tutaj jest wejście. Zapinamy na tą podstawkę. I w ten sposób będziemy szli na piechotę przez most. I teraz wsiadamy w windę i jedziemy na most. No powiem Wam, że ja się z czymś takim jeszcze raz spotykam, ale doskonale rozumiem, dlaczego tu nie wolno na rowerze jeździć, bo to by było faktycznie trochę niebezpieczne, jakby ktoś tam, nie wiem, kogoś potrącił na tym moście, albo by zleciał z tego roweru do wody. Zasady poruszania się z rowerem. Nie wolno na nim jeździć, musimy go pchać, uważać na pieszych i jest tylko ruch jednostronny. Jesteśmy już na moście. Nie będziemy spacerować na drugą stronę, ale ładny stąd jest widok na port, na miasto. I ja tu jestem pierwszy raz w ogóle. Nigdy nie pomyślałem, żeby przechodzić przez Rainbow Bridge na piechotę. To jest 1,5 kilometra. Więc będziemy teraz pchali nasze rowery na drugą stronę. A to oczywiście była kolejka Yuri Kamome. W ogóle całkiem spoko miejsce do robienia zdjęć, bo nie dość, że piękne ujęcia są na port, to także w tym tutaj tunelu nawet fajne można ujęcia zrobić. Z rowerem trzeba iść niestety po południowej stronie tego mostu, przez co nie ma widoku na miasto, ale można przejść pod mostem. Zostawiliśmy rowery tam na górze, przejdźmy na drugą stronę, żeby zobaczyć panoramę miasta. O stary! No nie, powiem Wam, że to jest moja chyba nowa ulubiona miejscówka w Tokio. Zdecydowanie. Przeszliśmy już przez Rainbow Bridge. Niesamowite miejsce do robienia zdjęć. Przemek potwierdza? Tak, super. Bardzo dobre miejsce do robienia zdjęć. Tutaj także jest super widok na całe miasto. Także przychodzą tutaj pary młode robić fotki ślubne. No i ten widok na Rainbow Bridge po prostu niesamowity. Więc porobimy sobie tutaj na plaży trochę zdjęć. I potem jeszcze może pojeździmy trochę po Odaibie. Ale jak widzicie, da się zrobić całkiem sporo rzeczy na rowerku. I całkiem sympatyczny, niestandardowy sposób spędzić czas tutaj w południowym Tokio. You should hear me now, an all familiar sound, when your face is sitting ground. Dużo czasu spędziliśmy na plaży, robiąc sobie fotki. Tam jest naprawdę fotogenicznie. Świetne miejsce. Przejechaliśmy prawie przez całą Odaibę pod nowy targ Tsukiji w Toyosu. I tutaj jest taki nowy park z pięknym widokiem także na Rainbow Bridge, więc tutaj także warto wpaść. W ogóle pojedziemy w kierunku Ginzy teraz, tam gdzieś oddamy pewnie nasze rowery. Po Odaibie się świetnie jeździ na rowerze. Naprawdę jest mały ruch. Mało ludzi na chodnikach, więc można zasuwać. To jest idealne miejsce do szosowania. No dobra, to kończymy ten rowerowy odcinek. Dojechaliśmy do Tsukishima i tutaj pójdziemy na kolację. Zostawiliśmy rowery przy stacji, są wyznaczone miejsca do zostawienia rowerów. Nie da się ich zostawić gdzie chcecie. One mają chyba jakiś, nie wiem,
czujnik albo GPS-a wbudowanego i można je zostawić tylko przy tych stacjach. Więc rower zostawiliśmy, zakończona przejażdżka na dziś. Fajne trasy można sobie ułożyć w ten sposób. Moja trasa jest podana na dole w opisie. Traveler Share Map. Zajrzyjcie, link na dole w opisie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję, na razie. Gonna get back up.